Yo, siemańczko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Legends of Runeterra na ruście UMKR-a. I dzisiaj zapraszam was na prezentację prawdopodobnie najlepszego deku, jaki aktualnie jest dostępny na rankę, tak do wbijania rangi, czyli Heimer Control. Lecimy z odcinkiem. Bez zbędnego owijania w bawełnę, moi drodzy, dzisiaj przyjrzymy się dekowi, który prawdopodobnie w tym momencie jest najlepszy, a dodatkowo bardzo dobrze uprzykrza życie przeciwnikom. Jeżeli będziecie grali tym dekiem, to gwarantuję wam, że wasi przeciwnicy przestaną was lubić. Talia, o której mowa, to Heimer Control, czyli talia zbudowana z Ionii oraz Spiltover i Zaun, gdzie głównymi bohaterami jest Vi oraz tytułowy Heimerdinger. Polecam wam ten dek z trzech powodów. Jest on ekstremalnie mocny. Jest to chyba w tym momencie, czy może nie najlepszy, ale jeden z lepszych na pewno deków, który jest dostępny na rankedach. Po drugie, jest bardzo, ale to bardzo fun to play. W sensie macie dużo frajdy, jak im gracie, ponieważ granie nim jest przyjemne, te karty fajnie się kombią, mają fajne synergie między sobą i sprawia to dosyć sporo radości. Przynajmniej mi, mam nadzieję, że wam również będzie sprawiać. No i trzeci powód to to, że gra się przeciwko temu dekowi trudno. Oczywiście przeciwnicy, którzy będą z wami grali, no nie znienawidzą was, powiedzmy sobie szczerze, ale nie będą zbyt szczęśliwi z tego, że trafili właśnie na tą talię. Dobra, czas przyjrzeć się jej bliżej, a później lecimy do gierek. Jeżeli chodzi o bohaterów, mamy tutaj oczywiście tytułowego Heimerdingera, który jest naszą win condition. Karta jest niesamowita, do każdego czaru, a tych mamy sporo w deku, dorabia tak jakby jednostkę, oczywiście w momencie, kiedy jest na stole. Tak więc jest to nasza win condition, która polega na tym, że rzucamy go na stół w momencie, kiedy możemy go obronić, a jeżeli będziemy mogli go obronić, to będziemy mieli tak jakby w pewnym sensie, może trochę naciągam fakty, ale nieskończoną ilość kreatur, którą będziemy mogli przeciwnika zasypać. Drugim bohaterem jest Vi, która jest świetna w obronie, ale w odpowiednim momencie, kiedy już się odpowiednio naładuje, jest też bardzo fajną maszynką do wygrywania, tak zwanym win condition. Więc obydwaj bohaterowie mogą posłużyć jako tak naprawdę win condition i obydwaj bohaterowie są mega mocni. Z powodu Heimera nie ma potrzeby używać zbyt dużej ilości jednostek w tym deku, więc używamy ich tylko trzy. Pierwsza jednostka pochodzi z najnowszego dodatku i po prostu przyzywa się z naszej ręki na stół w momencie, kiedy w turze rzucimy dwa czary. Dalej Shadow Assassin, świetna karta, która ma Elusive, która ma Draw i do takich control decków nadaje się idealnie. Następna jednostka to Monk, który co prawda ma drawback w postaci tego, że wraca wszystkie jednostki z naszego stołu na rękę, ale przecież my w tym deku nie mamy zbyt dużo jednostek, a jednostka zatrzymany 4-3 Elusive potrafi czasami zrobić rzeź na stole. I to tak naprawdę wszystkie jednostki, jakie mamy w tym deku. Przynajmniej teoretycznie, ponieważ Heimer przyzywa ich o wiele więcej, dzięki czarom, które gramy w talii. A jeżeli chodzi o czary, na początek mamy trzy świetne remowale, czyli Beam, Mystic Shot i Get Excited. Są to karty, które świetnie potrafią nam pomóc w obronie się przed agrodekami. Dlatego jeżeli gracie na agrodek, to polecam właśnie tych kart szukać w mulliganie. Kolejna karta, Flash of Brilliance, będzie świetną kartą do generowania jednostek z Heimera. Dlatego też, jeżeli gracie na control deki, polecam, żebyście Heimera przytrzymali do momentu, kiedy możecie rzucić jego i zaraz po nim takiego flasha, albo nawet i dwa flasha, żeby wygenerować sobie jednostki z Elusivem i wtedy będziecie mieli dodatkowe jednostki tak naprawdę za darmo. Dalej mamy Twin Discipline, które jest bardzo fajnym combat trickiem. Zazwyczaj używamy tego defensywnie, ale istnieje też wiele sytuacji, w których możemy użyć tego ofensywnie, dopalając jakąś jednostkę. Kolejna karta, Deny, pozwoli nam powstrzymać jakiś removal od przeciwnika albo inne groźne czary czy efekty. Dalej mamy bardzo interesujący combat trick, który daje naszej jednostce barierę i Rise Steela. Nie dość, że obronimy jednostkę, to jeszcze jesteśmy w stanie podleczyć naszego Nexusa. I tym sposobem doszliśmy do dwóch ostatnich kart w deku, czyli do Will of Ionii, która jest bardzo fajnym ofensywnym albo defensywnym spelem w zależności od tego, czego potrzebujemy, bo możemy albo wrócić jednostkę przeciwnika, jeżeli nam przeszkadza, albo jest dla nas zagrożeniem, albo obronić swoją jednostkę, wracając ją na naszą rękę, jeżeli na przykład przeciwnik targetuje Heimera czy Vi jakimś removalem potężnym. Ostatnią kartą jest Deep Blue Meditation, który pozwala nam dobrać dwa spele z deku za 3 punkty many, jeżeli rzuciliśmy w poprzedniej turze dwa czary. I tutaj oczywiście trzeba sobie planować, jak będziemy rzucali karty, ale jeżeli wejdzie nam to, powiedzmy, w krew, to jest to świetny sposób na dobranie większej ilości czarów i też na stworzenie większej ilości jednostek z Heimera, dobrze myślicie. Dla przypomnienia, tak wygląda ta talia i dzisiaj tą talią pogramy sobie rankedy i pokażę wam, jak tym dekiem grać. Jeżeli jesteście fanami control deków, to polecam wam ten dek, ponieważ jest naprawdę wyśmienity i sprawia wiele, wiele frajdy i też, no, nie ma co ukrywać, jest po prostu dobry, więc jest dobry do wbijania rangi. Jeżeli chcecie wbić rangę, no to właśnie wybór tego deku może być strzałem w dziesiątkę. Dobra, my przechodzimy do gierek, zobaczymy, jakie gierki dzisiaj nam się trafią. Ok, moi drodzy, jesteśmy w grze i będziemy grali na Piltover i Noxus, Teemo, czyli na Teemo by się przydał removal, mamy removal. Co by się przydało poza removalem? Myślę, że możemy zostawić Vi, ponieważ Vi ładuje się, wiadomo o co chodzi. I Mniszka Pustelnica też jest ok, tak myślę.
Niszka Pustelnica. Muszę przyznać, że nie czytałem jeszcze tej nazwy w życiu. Dobrze, tutaj sobie nic nie zrobimy, bo nic zrobić nie możemy. Ogólnie polecam opcję Autopass. Miałem na początku takie zdanie o tej opcji, że to nie jest najlepsze, bo zdradzacie przeciwnikowi. Zabijemy sobie to, żeby nie zaatakowało nawet. Zdradzacie przeciwnikowi, czy coś macie, czy coś nie macie, ale to wygląda tak naturalnie w tej grze i nie ma takiego wrażenia, że coś jest nie tak, że polecam sobie to włączyć, ułatwia to życie. Tak jak widzicie, nie muszę nic klikać, a samo się robi. Więc jak ktoś ma ochotę, to nie ma w tym nic jakiegoś bardziej złego. No chyba, że tam wiadomo, walczycie o jakieś nie wiadomo jakie rangi, no to co innego być może. Dobrze, zagramy sobie tutaj mniszkę, dlatego że możemy mniszką zblokować tego typa na przykład. A on te beczki ma fajne, ale te beczki nam nic nie robią w tym momencie. Znaczy, no w sumie może nie tyle co nic, bo trochę robią, ale nie pozwalają zablokować mniszki, bo ma eluzyw. Właściwie dlatego mniszka jest dobra, nie? Widzicie, wchodzi taka bestia w trzeciej turze, 4-3 eluzyw i pyk, pyk, pyk. Okej, spoko. Tutaj oczywiście tego zblokujemy. Kurczę, trochę się cykam rzucać ten removal, bo on coś knuje. Ale dobrze, rzucimy ten removal. Nawet jeżeli on teraz rzuci Mystic Shota na przykład w mniszkę i ją zabije, to to nie jest do końca złe. No to już jest trochę gorsze. Tak jak myślałem. Tak jak myślałem, coś tu knuje. To już jest trochę gorsze, bo dostajemy 5 obrażeń, nie? Wiadomo. Nie byłoby złe rzucenie tego removalu przez niego, dlatego że ja mogę tą mniszkę stracić. Mi chodzi tutaj o to, żeby nie tracić życia, bo ja nie muszę go zabić. Przynajmniej w tym momencie, ja muszę przeżyć wystarczająco długo, żeby go pokonać, nie? Mi się nie spieszy skillem. O to chodzi. Czy ja chcę rzucać ten removal, czy ja chcę rzucać Shadow Assassinkę? Myślę, że Shadow Assassinkę w tym wypadku rzucimy. Potrzebujemy trochę opcji, bo mamy 8 życia i to nie jest dobre. 8 życia to nie jest dużo, szczególnie na ten deck. Więc tutaj bardziej szukamy takich rozwiązań, żeby mieć jak wygrać, tak na dobrą sprawę. Tutaj to o przeżywaniu było przez chwilę aktualne, ale już przestało być aktualne. Zaatakowanie teraz nic mi nie daje ciekawego, więc zagram sobie V. Tutaj można by się zastanowić, czy nie byłoby lepiej zostawić many na jakiś removal albo na combat streaka. Natomiast spróbujemy zagrać nieco bardziej agresywnie. No dobrze, z naszej agresji to niewiele wyszło, ale możemy zrobić tak i zrobić tak. W ten sposób, co? Pozbywamy się jednego typa od niego i wbijamy tak naprawdę 6 obrażeń. Jeżeli bym nie szczelędżował go, no to on by beczką zablokował, nie? Więc bardziej to ma sens, jak dla mnie. No i tutaj problem jest taki, że on ma 8 życia. Ej, że ja mam 8 życia. Okej. No nie będziemy Bima teraz rzucać za 0, nie wiadomo po co i nie wiadomo w co. No właśnie, Mystic Shotik poleciał. No nie, no mordeczko. Jest beczułka. No i teraz pytanie, czy on ma... czy on ma jak mnie zabić? Na chwilę obecną nie ma. To jest dobre. Ale czy nie będzie miał za chwilę? Dalej! Dla ciebie już za późno. Zablokujemy jednego i drugiego. Nie rzucamy tego, potrzebujemy many na denaya, czy tam na negację. Jeżeli on ma jakiś removal, no to wiadomo co zrobi. Tutaj co on zrobi? Tutaj zabije mi V, ale to też umrze. Mogę V ocalić, ale nie będę V ocalał, czy tam bronił. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ja ocalę V teraz rzucając to, a on ma na przykład jakikolwiek removal w ręce, przepraszam, direct damage w ręce, to mnie zabije, nie? No to bez sensu trochę. I tutaj dalej skipniemy tą manę, zostawimy tą manę. Bo jeżeli ja teraz rzucę na przykład Heimera, to zostaje mi jeden many. Zabija mnie Mystic Shot. A znowu w tym momencie, jak zagraliśmy tak powiedzmy, że bezpiecznie, to ja robię tak. I w tym momencie ja zabijam jego. Teraz pytanie, czy to był Mystic Shot? No nie był to Mystic Shot, ale to była karta, którą trzeba było skontrować, nie? Więc jeżeli ja bym rzucił w poprzedniej turze cokolwiek, to bym przegrał. A przez to, że zagrałem bezpiecznie i pomyślałem,
No to se gierkę wygrałem. Polecam taki styl bycia. Okej, okay, mamy kolejną grę. Tym razem będziemy grali na Hekarima i Kaliste. Ionia Wyspy Cienia. Przyznam się szczerze, że nie pamiętam tego buildu do końca. A tutaj... Czy my możemy tutaj liczyć na coś szybkiego, czy na coś wolnego? Raczej coś wolnego. Więc spróbujemy zagrać z tym rozdaniem. Może nie. Wymienimy to. Dobra, wymieńmy to. Nie, bo tak... Jeżeli gracie na kontrolę, nie? Tylko, że Hekarim z Kalistą to raczej średnia kontrola. Anyway, jeżeli gracie na kontrolę, to możecie pomyśleć o zostawieniu Heimera i speli pod Heimera na przyszłość. Tylko, że to jest takie zagranie pod tytułem: no okej, okay, no może ci się uda. Ale lepiej jest z założenia szukać czegoś, co możecie mimo wszystko w tych początkowych turach zagrać, nie? No nie polecam robić jakichś takich... Znaczy, wiecie, jak już bardzo dobrze znacie grę... No zresztą dobieramy to po prostu. Jak już bardzo dobrze znacie grę... Na razie nie będę nic robił. I wiecie dokładnie, jak wygląda meta i tak dalej, to można coś tam takiego kombinować. Ale jeżeli tej mety nie znacie dokładnie, nie znacie dokładnie gry, to cudowanie, kombinowanie z jakimiś tam takimi mulliganami super stackowanymi, to nie jest zazwyczaj dobry pomysł, nie? Więc lepiej po prostu myśleć o kartach, które można zagrać na początku. No tutaj zagrałem to, no bo tak nie mam jakichś prawdopodobnie w najbliższym czasie dobrych opcji na wrzucenie tego na stół. Przecież teraz się zastanawiam, ale nie wiem na czym. Nad tym chyba najbardziej się zastanawiam, tak myślę. Dobra, spasuję, bo on będzie atakował. To bez dwóch zdań. Co ona robiła? Stwórz kopię w ręce. No to nie jest najlepszą nowiną, ale dobrze, zrobimy tak i poszukamy Beama. Może się uda. O, patrzcie, jest Beam. Bardzo ładnie. I od razu sobie to spalimy. Bo ona by się replikowała, nie? A tak to mamy po prostu posprzątane. Inarka. To prawda, no ona będzie nas biła trochę i trzeba by to posprzątać. Nie będziemy blokować, bo nie ma to sensu. Trzeba by to posprzątać, ale do tego mamy znowu V przygotowaną. I tutaj sobie możemy zrobić tak. Możemy sobie zagrać pannę V. Znaczy nie wiem, czy pannę, czy panią. Ale V możemy sobie zagrać. V jak Wiktoria. I możemy sobie zrobić tak. Dosięgną cię szpony. Potężne. Dobra, najpierw tak, najpierw tak, najpierw tak. To musimy zabić, tak myślę. To kurde nie wiem w sumie, bo to dostaje buffa. Może jednak to zabić? Tylko dlaczego ja mam wrażenie, że on ma jakiegoś kombatnika w ręce? Dobra, zrobimy tak. To miała być zabawa. No nie jestem w sumie do końca pewien, ale chcę się tego pozbyć. Bo ja wiem, jak efemerale i ta, ta karta potrafią fajną synergię wpaść i tonę damage'u wytworzyć. Zrobimy tak. Trzy wyzwolone dusze, no, na przykład w ten sposób. Trzy wyzwolone dusze. Czy my chcemy na to pozwolić? Myślę, że nie chcemy. Myślę, że nie chcemy i to skontrujemy. Tego się nikt nie spodziewał. No w sumie nawet ja się tego nie spodziewałem. Szczerze mu powiedziawszy. No i zobaczymy, co teraz koleżka sobie zrobi. Koleżka sobie zagra Hekarima. Okej. Okay. Tego już się spodziewałem. To nie jest niespodzianką zbyt wielką. No dobrze, no spasuję, bo nic tutaj do zrobienia ciekawego nie mam. Wiosna nie ma litości dla zimy. Zablokujemy i to, i to. Co prawda stracimy jednostki, no ale on też straci jednostki. To wiadomo, jakiś tam zysk. Tutaj spasujemy, nic nie będziemy robić. A tutaj to zagranie, o którym mówiłem, w sumie nie wiem w którym momencie. Ale gramy Heimera. Chyba o tym mówiłem, nie? No i Heimer nam umiera. Ale zanim Heimer nam umrze, to jesteśmy w stanie zrobić tak. Możemy sobie zagrać Przebłysk Geniuszu. Tworzymy dzięki temu kartę i tworzymy sobie ziomeczka z nieuchwytnością.
Tworzymy sobie spellmanę. Jak już mamy spellmanę, to możemy sobie tą spellmanę przeznaczyć na zbufowanie naszej jednostki. Dzięki czemu tworzymy kolejną nieuchwytność, tam jednostkę z nieuchwytnością, a nasz Heimer przeżywa. Przeżywa. Po czym zagrywamy pierwszą jednostkę z nieuchwytnością, zagrywamy drugą jednostkę z nieuchwytnością, no i wystawiamy obydwie jednostki z nieuchwytnością do ataku. A on nie może zablokować tych jednostek, ponieważ obydwie jednostki są nieuchwytne. Proste? Proste. Chodź. Przed nami Gdy przez was... Okej... Zmień dwóch sojuszników, daj im barierę. Tak na dobrą sprawę... To ja mam czary, które mogę zagrać w kombacie i nie mam potrzeby tutaj robić nic. Niech on sobie zagra co chce. No bo on prawdopodobnie będzie atakował, nie? Nie ma co ukrywać. Natomiast nie chcemy, żeby on zaatakował faktycznie, bo on tworzy jeźdźców, a to robi problemy. Willowa Jonia jest wyśmienitą kartą, ale to wyśmienitą na takie opcje. Znaczy okazja. O, pek, pek, poszedł. Proste? Proste. I tutaj możemy sobie działku z postrachem zagrać. Przyzwij trzy wyzwolone dusze. Wyzwolone dusze są nieco problematyczne, to nie ukrywam. Między innymi z tego powodu. I to już jest problemem, szczerze powiedziawszy. Dobrze, zagrajmy sobie najpierw tak. Mój wdzięki kunszt odbiorą ci oddech. Żeby wystawić to na stół. A tak na dobrą sprawę to nic więcej tutaj nie jestem w stanie zrobić. To mi się bardzo nie podoba. No dobrze, no muszę to wpuścić, no bo nie stworzę tutaj karty. Nie wiadomo czego. Będzie w koło i w koło! My sobie zrobimy natomiast tak. Cisza, nadchodzi śmierć. No i będziemy musieli trochę jednostek poświęcić, jak widać na załączonym obrazku. Musimy na pewno zablokować tego, musimy na pewno zablokować to, przydałoby się zablokować to, przydałoby się zablokować to i możemy zablokować też to. Tego się spodziewałem. Na chwilę obecną dostaje za dwa, on ma tego chłopka w ręce. Więc ja sobie pozwolę rzucić tak, tutaj, w tego gościa. On nic mi z ręki nie zagra, więc mogę jeszcze obronić którą z moich jednostek. A obronić jednostkę będę chciał tą, która... Albo może nie obronić, nie obronić, okej. Tą, która ma eluziwa, czyli tego gościa. Okej. Klikamy blokuj. Nic się złego nie dzieje. Gitara. Teraz tak, gramy sobie działko. On nic nie robi. Gramy sobie kolejne działko. On dalej nic nie robi. Okej. Gramy sobie kolejne działko. I w tym momencie mamy dużo działek. O, i to jest świetne kombo, nie? Możemy wszystkie wrócić. Ale tak nie róbcie, bo to raczej nie jest zbyt dobre i fajne. I teraz tak. Chwilę, czy ja go zabijam? Co on może zablokować? Tego nie zablokuje, więc może zablokować tego. A on ma minus 3. Bo mogę... A właśnie. A jak to się robi, moi drodzy? Przeciwnik się po prostu poddaje, jak widzi tą ilość działek. Tak więc jak widzicie, Heimer, to jest piękne win condition tej talii.
Okej, moi drodzy, w tym odcinku to wszystko. Tak jak widzicie, ta talia jest naprawdę mega fajna i mega mocna zarazem, tak więc polecam ją bardzo serdecznie, bo to jest dobry deck. Nawet jeżeli ktoś nie lubi kontroli, no to też jest całkiem fajna talia, bo później jak wchodzicie z tymi działkami, no to jest taki trochę agro style. Aczkolwiek no z założenia ten deck to jest kontrola. W każdym razie jest to mocny i fajny i przyjemny deszek do grania, więc polecam bardzo serdecznie. A w tym odcinku to już wszystko, ja wam bardzo dziękuję serdecznie za oglądanie. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania, komentowania i tak dalej. Dajcie znać, jak wam się deck podoba. No i widzimy się już niedługo w następnym odcinku. A póki co, na razie, do zobaczenia, hej, spajo, see ya!